Witajcie, moi drodzy widzowie. Z tej strony Lego Świat Kamila. A w dzisiejszym materiale, jak wiele z Was już oczekiwało, mamy karty Lego Star Wars z serii kolekcjonerskiej z części pierwszej. Mamy do otwarcia 3 paczuszki. No i dosyć już uzupełniony albumik. Będziemy sobie te paczuszki po kolei otwierać i uzupełniać na sam koniuszek karty. Bajta też mówił o konkursie. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Najpierw otworzymy sobie paczuszki z kartami. Mam tutaj 4 wzory, ja niestety kupiłem tylko 3 paczki, jedną już otworzyłem, to była moja pierwsza paczka, więcej już z Luke'em nie znalazłem. Niestety mamy tutaj Dartha Vadera, Kylo Rena oraz Rey, gdzieś tam z tyłu jeszcze jest BB-8, mamy jeszcze Luke'a, ale jak już mówiłem, jego nie znalazłem. Najpierw otworzymy sobie Rey. Paczuszki otwiera się z tyłu. Mam tutaj informację o tym, że jest 5 kart z super kolekcji. Mam tutaj nawet napisane, jakie są do zebrania. No i oczywiście informacje, że możemy zginąć otwierając tą paczuszkę. Dobrze, ja już sobie to otwieram. No i sprawdzajmy od tyłu, co mamy. O, na początek mamy Wielkiego Inkwizytora, kartę numer 111. Tutaj mamy Komandora Gree, kartę numer 50. No i kolejną kartą jest Imperialny Wahadłowiec Krennika, kartę numer 162. Jest to ciekawa karta, ponieważ jest ona pozioma w Ninjago, Nexus Knights oraz innych tam kartach. Nigdy nie było poziomych kart z jednego względu, ponieważ w albumie nie ma miejsc na poziome karty. Trzeba to ułożyć w ten sposób. Dobrze, kolejna karta to Puzzle. Jest to bardzo ciekawy smaczek, ponieważ mamy tutaj po jednej stronie puzzla, układa nam się cały obrazek, jest to karta numer 243. No a z tyłu mamy informacje o planecie, mamy tutaj na przykład Kashyyyk, albo jak to się czyta. I mamy jej opis, naprawdę ciekawy sposób. No i ostatnia karta w tej paczuszce, jest to Lord Sith Darth Malgus. Ładnie on się prezentuje. No i otwieramy kolejną paczkę. Jest to tym razem paczka z Kylo Renem. No i otwieramy. Pierwszą kartą mamy jakiś pogle mniejszy czy coś. Jest to karta numer 122. Przesunę to sobie troszeczkę. Kolejną kartą to Darth Maul. Karta numer 80. Kolejna karta znowu pozioma. Jest to zniszczenie statku kontrolującego droidy. Karta numer 163. Kolejna karta to Śmigacz Rey. Znów pozioma karta. Karta numer 208. Jak widzimy, jest tutaj dużo poziomych kart. No i ostatnia karta to Pomysłowy R2D2. Jest to karta numer 25. No i teraz otwieramy już ostatnią paczkę. Czyli ostatnie 5 kart. No i sprawdzamy, co tam będzie.
Najpierw mamy droidę zabójcę. Hehehe. Kart numer 146. Kolejny to Zeb z Rebeliantów. Karta numer 65. Kolejna karta znowu pozioma to ciężka maszyna krążąca najwyższego porządku. O ja cię, ale długa nazwa. Numer 223. Przedostatnia karta to karta numer 187, czyli Mace Windu kontra Darth Sidious. No i ostatnia karta. Sprawdzamy, jest to oficer szturmowców najwyższego porządku. Karta numer 141. Także teraz sobie te wszystkie karty poukładam. No i będziemy je wkładać do albumu. Jak widzicie, już tu sobie tutaj wszystko ładnie poukładałem. Od najmniejszego do największego numeru. No i teraz będziemy wkładać te karty do naszego albumu. Jak widzicie, jest on pokaźnych rozmiarów. Na ilustracji mamy Kylo Rena z tyłu ze swoim mieczem. Tu mamy Rey, BB-8, Fina, Poe Dameron'a oraz różne pojazdy. Na starcie mamy spis chyba dobrych kart. Tutaj jak widzimy mam takie karty, a na tej stronie chyba nic nie będzie. Dopiero zaczyna się od tej. No i pierwszą kartą jest to już moja powtóreczka. 25 Artuditu. Kolejną kartą będzie generał Gry, którego również już mam. Jak widzicie, mam już sporo kart. Wcześniej jakoś nie mogłem nagrać tego odcinka, ponieważ ciągle, kiedy kupowałam karty na odcinek, to zapominałam, że są na odcinek i je otwierałam przed odcinkiem. Te paczuszki chciałam wam po prostu otworzyć na odcinku. No i myślę, że wyszło fajnie. No dobrze, teraz Zeb. Kolejna powtóreczka. Tylko to troszeczkę trudno jest wkładać, ale sobie włożę. Okej. Zobaczcie, że to troszeczkę długo trwało, ale musiałam się trochę uporządzić. Kolejna karta to karta numer 80. Mamy tu Dartha Maula, o, na poprzedniej stronie. Tak. Dartha Maula, czyli wkładamy tutaj. Kolejna powtóreczka. No jak widzicie, mam tutaj dużo powtóreczek. Kolejna kartka. Karta. Karta. Numer 95. Chyba jej nie mam. Kurczę, chyba wcześniej jest. Tak. Oznajmiam wam, że właśnie mam już całą stronę. Więc bardzo się cieszę. Mam całą stronę kart. Kolejna karta to 111, czyli Wielki Inkwizytor w hełmie. Już go mam. Jak widzicie, na tej stronie już brakuje mi tylko jednej karty. Tak więc mam już dużo kart. Kolejna karta to ten pugli mniejszy, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie ta pokraka. Składamy ją tutaj za naszego generała Huxa. No i kolejna karta to 141. Kolejna powtóreczka. Jak widzicie, moi drodzy widzowie, jest tutaj sporo, naprawdę sporo powtórek. Więc mam taki pomysł, żeby zrobić kolejny konkurs. Tak wiem, tego jeszcze nie rozstrzygnąłem. Rozstrzygnięcie jest już jutro, tak więc zapraszam was. Prace się skończyły dzisiaj. Do dzisiaj można było przesyłać
Więc już przepraszam Was, ale już przedłużam naprawdę dużo. Jak już MC Patryk wspominał na jego kanale, miało być to we wtorek, ale niestety zachorowałem. No i dzisiaj już oceniłem sobie tę pracę. No i jutro będą wyniki, także szykujcie się. Niestety przyszły do mnie tylko 4 prace. No ale ważne, że jakieś przyszły, bo ostatnio przed przedłużaniem było ich mało. Dobrze. Kolejna karta to 146. Właśnie ją już wkładam. Jest to droid zabójca. Kolejną kartą jest ta pozioma karta 162. No i jeśli chodzi o ten kolejny konkurs, kolejna powtóreczka, to chciałbym go zrobić dla fanów Star Warsa. No i narysować swoją ulubioną postać ze Star Warsa. Może to być oczywiście poza Lego, ja to rozumiem. No i dla wygranych będą moje powtóreczki z kart. Mam ich naprawdę dużo, więc możecie się szykować na ten konkurs. Nie wiem, kiedy będzie, ale w kolejnych dzisiejszych filmikach zadecyduję. Dobrze, kolejna karta to 163. Kolejna powtóreczka. Tylko żeby to teraz tu włożyć. Trzeba to dobrze wbić. O! Dobra. Kolejna karta to 187. Tutaj Mace Windu kontra Darth Sidious. Trzeba to przełożyć przez tą stronę. No i moi drodzy, dochodzimy już do końca. Zostały mi 3 karty. Karta numer 208. Była to karta numer 208. No i teraz ostatnie dwie karty. 223 i 243. 223 wkładamy w te miejsce. Och, to nie jest powtórka. Trzeba przełożyć stronę, żeby to włożyć. No i teraz wkładamy w ten sposób. No i już mamy po drugiej stronie. No i ostatnia karta na dziś, czyli 243 z, czyli puzelek. No i wkładamy sobie kartę i mamy. Jak widzicie, mam tutaj na razie tyle kart limitowanych, 7. I tutaj brakuje mi, mam prawie cały obrazeczek. No i co? Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia.